marszałek, Wysoka Izbo. No, wiemy dokładnie, że państwo jest na ogół złym właścicielem. Unia Europejska jest złym właścicielem. Nie mamy tak od ręki żadnego cudownego rozwiązania tego problemu. Jak powiedziałem, wymaga to poważnej dyskusji, ale musimy mieć dane do tej dyskusji. Do jasnej anielki, mimo mojej prośby, w dalszym ciągu padają sprzeczne informacje, że ani jedna belka nie została wywieziona, a drugie, że zostały całe hektary wywiezione gdzieś tam za granicę. Przy czym ciekawe, że się oskarża leśników, że wycięli masę drewna, to gdzie jest to drewno, dlaczego nie mają przedsiębiorcy? Przecież jeżeli przedsiębiorcy chcą więcej drewna, to trzeba wyciąć więcej lasów. Nie? No więc coś tu się w tej całej dyskusji nie składa. I chciałbym mieć naprawdę jakieś dane, bo to jest emocjonalna dyskusja, natomiast nie ma konkretów. Potrzebne nam są konkrety. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.